Witam Cię serdecznie w kolejny poniedziałek, a skoro poniedziałek, to podcast Twusta Owca. Tym razem zapraszam Cię do odcinka, który nagrałam wraz z moim mężem w pięknym nowym studio w Gdyni, tam gdzie wśród przyjaciół możemy razem takie piękne odcinki tworzyć i wysyłać w świat. Aby zobaczyć ten odcinek znajdziesz link tutaj i w opisie tego filmiku. Koniecznie zobacz, koniecznie skomentuj. Daj znać, czy ta rozmowa dla Ciebie była budująca, a teraz już Zapraszam Ciebie do kolejnego odcinka Przebudzenia Piąta Rano. Jesteś ważny, jesteś ważna, jesteś potrzebna. Pan Bóg nas kocha, Pan Bóg nas stworzył, mając pewien zamysł w swojej głowie, pragnął, żebyśmy istnieli, żebyśmy byli koroną Jego stworzenia, żebyśmy istnieli. Dla Jego miłości, przyjemności i radości. I dlatego ta seria jest taka ważna, żebyśmy każdego dnia utwierdzali się w tym, co jest Bożą Wolą dla nas, żebyśmy patrzyli na siebie przez pryzmat tego, jak Bóg o nas mówi i co on o nas mówi. Dlatego dzisiaj otworzymy sobie pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, piąty werset. 5-5: Wy We wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami Nocy ani ciemności. Noc i ciemność związana jest z brakiem światła, z brakiem ciepła, z brakiem życia. Tam, gdzie nie ma Boga, tam nie ma życia. Tam, gdzie nie ma Bożej obecności, wszystko ginie. Wszystko się kurczy, zaczyna chorować, ginie. I dlatego tutaj jest pokazana ta przeciwwaga dwóch różnych rzeczywistości, światłości i ciemności, żeby pokazać nam, że nasza tożsamość, która jest zakorzeniona w Bogu, który jest światłem, który jest życiem, który jest światłością, jest również naszą tożsamością. Tak? To jest również część naszego dziedzictwa, tego kim jesteśmy, ponieważ już nie jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi, tylko jesteśmy tymi, którzy w sobie noszą Boże światło, Bożego Ducha. Dlatego już teraz nie należymy do ciemności, kiedy kiedyś grzeszyliśmy, żyliśmy na własną rękę, mając własne koncepcje, tylko po to, żeby wypełnić jakieś swoje własne porządliwości, własne pomysły. Chcieliśmy chodzić swoimi ścieżkami, niezależnie od tego, co Bóg do nas mówił. Porzuciliśmy te to życie, które było życiem ciemności, i teraz już należymy do dnia, czyli do tej rzeczywistości, której jest światło, gdzie Bóg świeci na nas i my odbieramy to światło, odbieramy życie, odbieramy ciepło i możemy dobrze funkcjonować. Co to znaczy? Skoro my jesteśmy synami światłości, a nie synami nocy i ciemności, to również jest to pewne zobowiązanie dla nas, ponieważ tożsamość, o której tutaj rozmawiamy, te wszystkie słowa, które Bóg do nas kieruje. Bóg by chciał, żeby one kształtowały nasze zrozumienie kim my jesteśmy i kształtowało również nasze postępowanie. Jeżeli ja uważam siebie za złodzieja i kradnę, to no to kradnę, bo jestem złodziejem i to jest to, co ja robię i po prostu tak robię. Uważam, że to jest OK, być może. Mam jakieś inne poglądy na temat moralności, dlatego w ten sposób żyję. Ale jeżeli ja uważam siebie za dziecko Boże, które naśladuje Jezusa Chrystusa, która, który chce żyć po Bożemu, chce żyć w czysty sposób, to też będę inaczej się zachowywała. Szósty werset również nam mówi o tym, żeby nie spać jak inni. Ale czuwajmy, bądźmy. Czeźwi, tak, więc z tego, że jesteśmy synami światłości, musi wynikać również to, w jaki sposób żyjemy. Jako ci, którzy nie śpią, którzy się nie wylegują, którzy nie robią też złych rzeczy, ponieważ wieczorem, w nocy łatwiej jest mieć takie wrażenie, że nikt na mnie nie patrzy, że nawet Boga nie ma, że jestem tylko sam i może nas kusić do tego, żebyśmy pewne rzeczy robili, ale kiedy mamy. Na świeżo, że tak powiem, w naszych głowach, że należymy do dnia, że dla Boga wszystko jest jawne i wszystko jest światłością. W takim znaczeniu, że, że po prostu On prześwietla wszystko, tak, że On wszystko widzi. Dlatego nasze życie również powinno być prowadzone jako życie w czystości, w świetle, w czujności, właśnie takiej, gdzie jesteśmy świadomi pewnych rzeczy, gdzie nie lekceważymy Bożych napomnień, Bożego prowadzenia. Gdzie nie mamy jakichś skoków w bok, jakichś swoich własnych pomysłów, tylko po prostu żyjemy w świetle każdego dnia, każdej minuty. Zachowujemy się jak synowie światła, jako ci, którzy należą do światłości, jako ci, którzy znaleźli swoją nową tożsamość w Bogu, w Bożym Królestwie i wcale nie ciągnie nas do tego, co było w przeszłości, bo pamiętamy, jakie były tego skutki, pamiętamy, jak bardzo nas to niszczyło. I nie chcemy mieć nic wspólnego z ciemnością, nie chcemy mieć nic wspólnego z demonami, z tym, co robi diabeł na świecie. Dlatego, drogi Boże, my dzisiaj przychodzimy jako dzieci światłości, jako dzieci, które należą do dnia, nie do nocy, jako ci, którzy wybrali Twoją rzeczywistość. Porzuciliśmy stare swoje życie, gdzie różne rzeczy były ok, może. Dla, dla tych ludzi, którzy żyli też w ciemności, uważali, że tak można, że to nie jest nic złego. Myśmy też kiedyś tak myśleli, ale teraz, kiedy Ty nam przywróciłeś naszą tożsamość jako Bożych dzieci, kiedy wybraliśmy Ciebie, poszliśmy za Tobą, przejęliśmy to, co zrobił Chrystus dla nas na krzyżu i Ty dałeś nam swojego ducha, tak, że już nie, nie żyjemy my, ale żyjemy, żyjesz Ty w nas i, i żyjemy już jako odnowione stworzenia, jako te, które są zupełnie nowe, które są stworzone przez twojego ducha. Mm, możemy też inaczej na siebie patrzeć, inaczej żyć, inaczej się zachowywać. E, chcemy, żeby całe nasze życie było w świetle, dlatego zapraszamy ciebie, Duchu Święty, żebyś działał, żebyś prześwietlał nas, żebyś prześwietlał nasze rodziny, nasze domy, tam gdzie jesteśmy, żeby twoja światłość wypalała wszystko co jest ciemne, wszystko co jest brudne, co jest zepsute, co jest e, zdeformowane, co jest e, Przekształcone przez diabła, używane, tak żeby zostało odzyskane dla Twojego Królestwa, żeby zostało przekształcone, odnowione przez Twoją Wielką Łaskę. Niech Twoja światło świeci, a my też chcemy być dziećmi, które chodzą w tym świetle, rozkoszują się tym światłem. Nie jest tego światła dla nas za dużo. Nie boimy się tego światła, dlatego że my również należymy do światłości, i do Twojego Królestwa. Amen. Amen, kochani, błogosławi was na ten dzień. Chodźmy w tym świetle, pytajmy Boga, jak te różne rzeczy, które w naszym życiu jeszcze są, może się wydawać, że jeszcze są ciemne, albo naprawdę są ciemne, może są takie szarawe. Prośmy Boga, żeby objawiał nam prawdę, byśmy mogli wyznawać swoje grzechy, byśmy mogli chodzić o twardym gruncie, że tak powiem, tak, żebyśmy. Nie próbowali dwóch światów łączyć, ponieważ nie da się chodzić w takiej szarości. Chodzimy albo w ciemności, albo w światłości i musimy wybrać. Nie możemy dwoma nogami stać w dwóch rzeczywistościach. I wierzę, że Duch Święty też do nas teraz mówi, i przez to słowo również, żebyśmy się określili, w którym świecie chcemy żyć, ponieważ Jego przyjście, przyjście Jezusa Chrystusa już jest bliskie, i wtedy już nie będzie żadnego tłumaczenia. Albo jesteśmy Chrystusowi, albo wolimy ciemność i wolimy swoje własne koncepcje i swoje własne życie. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Zobaczcie koniecznie podcast z Maćkiem.